No, cześć. Dzisiaj o parasolach. Można powiedzieć, że część druga. O parasolach ogrodowych, oczywiście, takich naturalnych. Ostatnio przesyłałem wam, przesłałem wam filmik o katalpie, którą tutaj jeszcze raz możecie sobie zobaczyć. Niestety ten filmik wgrał się w bardzo słabej jakości, mimo że ja go przesłałem w jakości najlepszej, jakiej tylko można było przesłać. No, ale niestety czasami. YouTube y, płata nam figle. No nic, trudno. Y, to jest katalpa. A ja Wam dzisiaj pokażę parasol, który formowałem w zimie. Też tam na moim kanale znajduje się filmik. Przeczytałem y, tej jabłonce wszystkie takie pionowe, pionowe odrosty, tak zwane wilki, które rosną do góry. No a w tej chwili możecie tutaj podejrzeć, jak ten parasol. Prezentuje się w pełni sezonu. No naprawdę jestem z niego bardzo zadowolony, ponieważ ta korona fajnie się tutaj rozrosła na boki. No i ta jabłoń przede wszystkim wygląda jak taki naturalny parasol. No i przede wszystkim spełnia swoją rolę w 100%, ponieważ jak tutaj widzicie, mam taki leżaczek, na który sobie teraz siadam, no i można korzystać z cienia. który tutaj daje mi ta jabłonka. Widzimy, że prześwity słonka są delikatne no ale to jest kwestia pewnie jeszcze jednego sezonu żeby ta jabłoń się po prostu jeszcze bardziej zagęściła no i wtedy promienie słoneczne nie będą tak mocno jeszcze przenikać myślę że nie będę jej następ, w następnym zimowym sezonie przycinał no i już w kolejnym letnim sez sezonie ta jabłonka będzie spełniać jeszcze bardziej będzie, będzie tutaj dawała cień który tutaj widzicie, ta średnica tego cienia jest bardzo fajna. Tak w sam raz, żeby się tutaj schowały na pewno 2 dwie, dwie, trzy osoby. Tutaj pokażę Wam to jabłoń jeszcze z innej perspektywy. No i widać, że ta prawa strona jest troszkę mniej zagęszczona, więc będę musiał przypilnować, żeby no tutaj tą prawą stronę ewentualnie mniej podcinać, a zostawić. Yy, a tą lewą stronę ewentualnie pielęgnować tak żeby, żeby jeszcze mniej promieni słonecznych przenikało. Mm, niestety być może to moje przycinanie odbiło się delikatnie na owocowaniu, ponieważ jabłek jest w tym roku jak na lekarstwo, ale to też może wynikać z pogody, którą mieliśmy w tym sezonie. No jest tutaj troszkę tych jabłek. Gdzież one się schowały? No widziałem tutaj w każdym bądź razie no nie wiem, no powiedzmy, że chyba no około 20 takich małych jabłuszek, które tutaj gdzieś wyrastają no nie jest ich, nie jest ich dużo, ale, ale jakieś są także no na pewno to moje przycięcie tej jabłonki no odbiło się niestety na owocowaniu no ale no nie można mieć na pewno wszystkiego no, generalnie na tą chwilę jestem zadowolony, mogę sobie usiąść i, podziwać, i podziwiać e, piękne widoki na działce, ale przede wszystkim odpocząć, ponieważ ten parasol ten parasol no spełnia na pewno moje oczekiwania i jest taki, jaki sobie, jaki sobie e, wyobraziłem no to jeszcze raz zobaczcie jak to wygląda z daleka. No i. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego filmiku. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!